35 malarek, każda jest w osobnej sali. Rzeźby są przez wszystkie sale i to jest właśnie w Lekkomyślny mężczyzna, czyli Zbigniew Warpechowski. Bo to pokazuje rzeźby. One są jakby podwójne, to znaczy z jednej strony odwołują się do czasu, do ciszy, do muzyki też. Z drugiej strony są ostrą krytyką cywilizacji i kierunku, w którym ona zmierza. Zwłaszcza w drugiej sali, ale też i tu. Opowieścią o wypraniu się z pewnych pojęć, które nagle stały się mało ważne, które tutaj mamy, tych 10, w jakiś sposób z jednej strony trudno powiedzieć, że konfrontują i uzupełniają te rzeźby, to co jest na ścianach. Panny są z kilku miast, łączy je, jest to 5 różnych, powiedziałbym, baśni, ale na ten sam temat właśnie. Z własną logiką, z różnymi zakresami zainteresowań, idąc od góry, to jest Ola Prusiewicz, czy idąc właściwie tutaj może od góry, jeśli chodzi o salę. Tu mamy Jasię Kaucz z Wrocławia, obok Marcelinę Groń również z Wrocławia. Na dole Julię Curyło z Warszawy, Olę Prusinowską z Gdańska i Natalię Rybkę z Katowic. Są to malarki w wieku od 29 do 36 lat, więc stosunkowo młode, ale za to jak się spojrzy w katalog, każda z nich ma niemalże 1,5 strony zapisanych nie tylko wystaw i zbiorowych, i indywidualnych, ale również i szeregu nagród ogólnopolskich, wystaw w Polsce i za granicą, czy na różnych kontynentach, więc to są, no nie powiem, że kwiat, na pewno są to kwiaty polskiego młodego malarstwa, ale też i chodziło nam o to, żeby pokazać, gdzie to malarstwo się, w jakim kierunku się zmierza, bo to myślę, że to nie tylko jest kwestia wrocławska czy polska, ale też i to po Biennale było widać, że wyobraźnia, pamięć, tradycja są to rzeczy, które wracają do łask, bo to jest pewne powtórzenie, ale nie tyle stylistyki, mimo że tu jest sporo odniesień do tradycji malarskiej i symbolizmu, i trochę XVII wieku, i XVI głównie, ale przede wszystkim o ten klimat, który wówczas istniał, to znaczy no, maniery powstał z tego, że skończył, czy zawalił się cały optymizm renesansowy i nie do końca wiadomo, bo był to okres wojen, niepokoju, różnych rzeczy, zaraz i tym podobnych. Ludzie nie wiedzieli właściwie, w którym kierunku nasza cywilizacja pójdzie. Jesteśmy w tym samym, właściwie mam wrażenie, że od początku XXI wieku ciągle poddawani jesteśmy jakimś takim niepokojom. Bez oderwania się od problemów codziennych, normalnego życia, trudno mówić o żywej sztuce. Ta sztuka, tak jak zresztą nie tylko sztuka, przypomina nam, kim jesteśmy. I to jest takie spojrzenie trochę z zewnątrz, na zewnątrz. Jest tu sporo odniesień do, powiedziałbym, świata duchowego. Niektóre wprost, jak w przypadku Zbigniewa Warpechowskiego, który jest tym lekkomyślnym mężczyzną. Dodam, że w tym roku Zbigniew Warpechowski kończy 80 lat, jest jednym z najbardziej zasłużonych twórców performance'ów w ogóle na świecie. A skończywszy na Natalii Rybce, która wprost o tym mówi, że jej obrazy, które są, przypominają Archibolda, właśnie tych mistrzów z XVI wieku, są odwołaniem do obecności Boga. W związku z tym Cicerone do katalogu tekstu, który napisałem, jest właściwie dwóch podstawowych autorów. Jeden z nich to jest G.K. Chesterton, a drugim jest Leszek Kołakowski, który mówił o tym, że jeśli zdesakralizujemy swoją kulturę to właśnie i cywilizację, to ona przestanie praktycznie istnieć. A niepokojące ślady tego mamy. W związku z czym to jest chyba służebna rola sztuki wobec ludzi, wobec siebie, wobec wieczności, żeby przypominać, że to nie tylko polega na tym, że te obrazy są ładne, dobrze wykonane, ale też i żeby poruszały i wzruszały. To znaczy wzruszały, czy odwoływały się do serca, poruszały duszę. Jeśli poruszą duszę, to znaczy, że przypominamy sobie, że ją mamy.